poniedziałek kujawsko-pomorscy policjanci przeprowadzą działania pod kryptonimem Bezpieczna Droga. Od 5 do 13 na drogach krajowych rozpoczną się policyjne kontrole. Akcje takie jak ta mają na celu ograniczenie zdarzeń na drodze, zwłaszcza tych, których finałem jest śmierć człowieka, ale również ujawnianie i reagowanie na przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym. Od początku roku do 21 marca na drogach naszego województwa doszło do prawie 200 wypadków, w których śmierć poniosło 40 osób, a ponad 200 osób zostało rannych. Policjanci otrzymali także ponad 6 tysięcy zgłoszeń dotyczących kolizji, nieprzestrzeganie dozwolonej prędkości jazdy, niezapinanie pasów bezpieczeństwa czy jazda w stanie nietrzeźwym to najczęstsze grzechy popełnione przez kierowców. Akcje takie jak Bezpieczna Droga wśród wielu innych prowadzonych przez kujawsko-pomorskich policjantów będą prowadzone tak często, jak będzie to możliwe. W czasie tych działań oczekujemy także na sygnały dotyczące nietrzeźwych kierowców. W poniedziałek na drogach będzie policjantów więcej, dlatego też szybciej będą mogli na każdą taką informację zareagować.